Zestawy mamy już przygotowane, czy możemy zacząć łowić ryby? Jeszcze nie. Zestawy uprzednio przygotowane trzymamy na takich zwijadełkach. Po przyjściu nad wodę musimy najpierw zdecydować, jakiego zestawu użyjemy. Zakładamy, że mamy kilka różnych zestawów. Zestawy na pewno będą się różniły gramaturą spławika. Jeżeli będziemy łowić na kanale, mówimy w tej chwili o kanale żerańskim. I w większości kanałów w Polsce, gdzie uciąg jest albo bardzo mały, albo go nie ma wcale, przygotowujemy zestawy o gramaturach 0,4 grama, 0,7 i ewentualnie 1 gram. Ale najczęściej będziemy używać zestawów 0,4 i 0,7 grama. Będzie to zależało od tego, czy kanał będzie płynął lub czy ryby będą dobrze żerowały. Jeżeli będą dobrze żerowały, użyjemy zestawu 0,7 grama. Zakładam, że dzisiaj ryby będą dobrze żerowały, więc przygotowujemy top do wędki naszej z zestawem 0,7 grama. Tak on wygląda, kiedy jest przechowywany. Teraz założymy go na topa. A czy, Jarku, mógłbyś powiedzieć w skrócie, co to oznacza top? Przy założeniu, że będziemy łowić zestawem skróconym, techniką zestawu skróconego, musimy użyć wędki, która ma elementy zakładane nasadowo. Tak jak wędka, która jest za nami. Taka wędka posiada każdy element oddzielnie zdejmowany i cztery pierwsze elementy służące do odpinania w czasie holu ryby nazywamy topem. Inaczej mówiąc, top jest to taki kawałek wędki nasadowej, który jest równy długości zestawu, jakiej użyjemy. Nie zawsze top ma cztery elementy. Czasami może mieć trzy, czasami sześć. Zależy to tylko i wyłącznie od głębokości łowiska, ale top jest to ta część wędki, która jest równa długości żyłki zestawu, którego użyjemy do łowienia. Czyli przy dłuższych wędkach zawsze używamy dodatkowo topa? Przy wędkach nasadowych używamy... Top jest elementem wędki. To nie jest dodatkowa część, jest to zdejmowany, jakby zdejmowany czubek wędki. W naszym przypadku, ponieważ głębokość tutaj kanału jest około 2,5 metra, potrzebny jest tam około metr żyłki do odpowiedniego prowadzenia zestawu. Użyjemy topu czteroelementowego, który ma długość około 4 metrów. Zestawy przypięte są zazwyczaj gumkami. Trzeba odpiąć gumkę i wcześniej zrobioną pętelkę zakładamy na łącznik z amortyzatorem gumowym. A do czego ma służyć ten gumowy amortyzator? Gumowy amortyzator służy do tego, aby asekurować cienką żyłkę, którą mamy na zestawie w przypadku, kiedy weźmie nam jakaś większa ryba. Ponieważ pora roku jest taka, jak widzimy, temperatura około zera, od 2 tygodni mamy przymrozki w nocy, ryby żerują już słabo. Żeby je teraz skusić do brania, musimy użyć bardzo cienkich żyłek, o czym wcześniej w czasie przygotowania zestawu już mówiliśmy. Przy bardzo słabym braniu ryb używamy przyponu o średnicy 0,06 mm, 6 setnych mm. Bardzo cienki. To jest bardzo cienki przypon i nawet słowienie ryby 100-gramowej, próba podniesienia jej do góry na takim przyponie spowoduje natychmiast zerwanie tej żyłki. W czasie holu każdej większej ryby amortyzator gumowy zabezpieczy naszą żyłkę przed zerwaniem. W momencie każdego ataku ryby, zamiast pęknąć żyłka, wysunie się amortyzator z wędki. Czyli jest to tak w pewnym rodzaju bezpieczne? Jest to asekuracja, ponieważ łowimy wędką bez kołowrotka, więc branie każdej większej ryby kończyłoby się zerwaniem cienkiej żyłki, gdyż reguła w wędkarstwie jest taka, że im cieńszą żyłką łowimy, tym więcej mamy brań. Świetnie. Powiedziałeś nam, Jarku, o przyponie, który w zasadzie ma grubość 0,06. Natomiast powiedz nam o głównej żyłce. Jakiej grubości zakładamy, zakładając główną żyłkę? Zasada, jaką się kierujemy przy zbrojeniu zestawów, twierdzi, że żyłka główna powinna być grubsza od przyponu o 1/100 lub 0,02 mm. Kierowane jest to tym, że zawsze używamy jak najcieńszych żyłek, aby przynęta i zestaw zachowywały się jak najbardziej naturalnie, aby stawiały jak najmniejszy opór wodzie i aby zestaw jak najszybciej tonął. Kierując się tymi zasadami, używamy jak najcieńszych żyłek, ale główna żyłka nie może być cieńsza od żyłki przyponowej,
ale nie może też być jakoś diametralnie różna. Dlatego przyjmuje się zasadę 0,02 mm, czyli łowiąc na przypon 0,07 używamy żyłki głównej 0,09. Zestaw mamy już zamontowany na topie. Czy moglibyśmy w końcu zacząć łowić? Jeszcze nie, ale już niedługo. Wędkarska reguła numer 1. Bez nęcenia nie ma łowienia. W naszym przypadku musi zostać lekko zmodyfikowana. Przy zimowym łowieniu ryb karpiowatych na wodach takich jak kanały należy sformułować nową regułę. Bez jokersa nie ma łowienia. Słowo nęcenie w naszym przypadku jest tylko słowem umownym, gdyż nie będziemy stosować zanęty stricte tego słowa znaczenia. Użyjemy jokersa i ziemi. Dużo wędkarzy nie wie, co to jest jokers, gdzie go można kupić, jak go użyć. Natomiast powtarzam jeszcze raz, bez jokersa nie ma mowy o jakichkolwiek wynikach o tej porze roku. Dlatego jest to tak ważne i dlatego nie będziemy łowić, dopóki tego jokersa odpowiednio nie przygotujemy. Jeżeli pójdziemy już do sklepu i zamówimy pół kilo jokersa, gdyż będziemy chcieli łowić ryby, dostaniemy takie zawiniątko w gazecie. Nie każdy wie, co z tym zrobić. Włożenie tego do lodówki nie gwarantuje, że po dwóch dniach w środku będzie to samo. Postępujemy następująco. Rozwijamy gazetę. Aha, i to jest ten nasz słynny joker. To jest słynny jokers, bez którego w ogóle nie wybierajmy się na ryby w okresie jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym. Akurat jest to jokers po dwóch, trzech dniach, czyli taki maksymalnie mogący się jeszcze przechować w stanie żywym. I jako taki jeszcze on się nie nadaje do łowienia. Musimy go najpierw rozproszyć, a później rozprowadzić ziemią. Do rozpraszania jokersa możemy użyć różnych specyfików. Są na rynku dostępne różne mielone minerały, przeważnie koloru białego lub brązowego. Czy mógłbyś mi, Jarku, powiedzieć, czy każda ziemia nadaje się do rozproszenia jokersa? Każda ziemia nadaje się do rozproszenia, należy ją tylko wcześniej przesuszyć. Ziemia zbyt wilgotna nie spowodowałaby skawalenie się jokersa i jego wczesne obumieranie. Ziemia do rozpraszania jokersa musi być sucha i w miarę pylista. Nadaje się do tego albo wysuszona ziemia z kretowiska, lub wysuszona ziemia wykopana z łąki. Najlepsze są łąki zalewowe, czyli takie, gdzie na wiosnę woda zalewa te łąki. Później po zejściu wody ta ziemia jest bardzo pulchna. Wystarczy pobrać trochę takiej ziemi z łąki i ją odpowiednio wysuszyć. Musi być pylista, sucha i nie kleić się. Lub też są gotowe suche ziemie, glinki do rozpraszania jokersa w sklepach. My używamy zwykłej ziemi z łąki, która była w piecu odpowiednio wysuszona. W okresie, kiedy jest dość ciepło na dworze, wystarczy taką ziemię po prostu położyć na słońcu na gazetach. Cienką warstwę ziemi rozkładamy na gazetach, ona sama wyschnie. Po posypaniu jokersa tą suchą ziemią lekko go mieszamy, tak aby rozdzieliły się poszczególne robaczki od siebie. Dzięki temu odizolujemy jokersy od siebie i uzyskamy mieszankę wyjściową albo do dalszego przechowywania jokersa, albo do bezpośredniego użycia jako zanęty do łowienia ryb. Pół kilo jokersa, które tutaj mamy, wystarczy nam na łowienie dwa razy po 5 godzin. Nasz jokers jest już rozproszony suchą ziemią. Powiedz, Jarku, co robimy z nim dalej? Możemy z nim postąpić dwojako. W tej formie jokers nadaje się do dłuższego przechowywania w lodówce lub na balkonie. Ważne jest, aby temperatura nie przekraczała 4-7 stopni. Najlepsza temperatura do przechowania jokersa jest od 3 do 7-8 stopni. W tej formie, tak jak on tutaj leży, możemy go przesypać do dowolnego naczynia, miski, wiadra, pojemnika, wstawić go do lodówki lub na balkon, ale nie może temperatura spaść poniżej zera, wtedy on zamarznie, przestanie żyć. W tej formie w lodówce możemy go przechowywać 2-3 tygodnie i w każdej chwili jest gotowy do użycia. Jeżeli zdecydujemy się zużyć go natychmiast do łowienia, po prostu mieszamy tak przygotowanego jokersa z ziemią, z wilgotną ziemią, która została pobrana albo z łąki, albo z kretowiska, albo też z paczki ze sklepu jako ziemia do
nęcenia z Jokersem. Czy tylko z ziemią możemy mieszać tak uprzednio rozrobionego Jokersa? Tak. Ten Jokers nie nadaje się do podania z żadną zanętą spożywczą. Tylko ziemia i glina może współpracować, dlatego że gluten zawarty we wszystkich zanętach zabija takie przynęty jak Jokers i ochotka. A więc taki Jokers może być podany tylko z przynętą mineralną, którą jest ziemia, glina lub piasek. Powiedz mi jeszcze, Jarku, w jakich proporcjach mieszamy tak rozrobionego Jokersa z gliną lub z ziemią? Pół kilo Jokersa, który mamy przed sobą, może być dobrze rozprowadzone 4 kg ziemi lub gliny. Wtedy jest, należy się wystrzegać zbyt dużego nasycenia gliny, czy też ziemi, której użyjemy do nęcenia Jokersem. Objawem, że mamy zbyt dużo Jokersa, będzie fakt, że kule zrobione z takiej ziemi nie będą się kleić, będą się rozpadały. W zimnych porach roku im rzadziej ten Jokers w ziemi występuje, tym lepiej. Czyli do takiej ilości, jeszcze raz powtarzam, jest tu pół kilo Jokersa rozdrobione glinką suchą, suchą ziemią. Możemy użyć 4 do 6 kg ziemi lub gliny i będzie to bardzo dobra proporcja. Taka porcja wystarczy nam na 2-3 łowienia na kanale. Tak więc Jokersa mamy już wymieszanego. Powiedz, Jarku, w jakich proporcjach go wymieszałeś i czy to oznacza, że już możemy zacząć łowić? Tak, jest to nasze pół kilo Jokersa rozprowadzone suchą glinką i wymieszane z 4 kg ziemi. Ziemię taką można kupić w większości sklepów wędkarskich, a jeżeli nawet jej w danej chwili nie ma, na pewno można zamówić i właściciel sklepu będzie wiedział, skąd ją wziąć. Jest tu 4 kilo ziemi. Są to bardzo dobre proporcje. Jak widać, kulka raz, dwa razy ściśnięta już się klei. Można ją rzucić do wody. Właściwości takich proporcji i takiej ziemi są takie, że przy uderzeniu o powierzchnię wody ta kulka się rozpada i tworzy zawiesinę Jokersa z ziemią swobodnie opadającą na dno zbiornika. Jak wiemy, kanały wszystkie pokryte są mułem i to dość dużą jego warstwą. Dlatego wrzucenie zbyt ciężkiej i zbitej gliny spowodowałoby, że kulki z Jokersem zatonęłyby w mule i ryby nigdy by ich nie znalazły. Używając takiej ziemi uzyskujemy efekt dywanowego położenia Jokersa na dno mułowatego zbiornika. Należy teraz ukleić w ten sposób. 3 razy dociskujemy kulkę. 5-6 takich kulek wystarcza na 2-3 godziny łowienia. Można też donęcać lub nęcić tej wielkości kulkami. Należy ich po prostu odpowiednio więcej zrobić. 5 takich kulek podanych odpowiednio celnie pozwoli nam na łowienie ryb przez minimum godzinę, 2, a nawet 3. Należy w miarę celnie umieścić 5-6 kul zanętowych. Najlepiej, jeżeli stanie się to w jednym punkcie. Wtedy wszystkie ryby, które przyjdą do naszej mieszanki, będą w jednym punkcie, łatwe do zlokalizowania. Niestety wiatr jest tak silny, że obawiam się, że niektóre kule zostaną porwane w kierunku Warszawy, ale spróbujemy coś z tym zrobić. Łowisko zostało zanęcone, czyli wypada nam teraz zarzucić wędkę i czekać. Tak? Niezupełnie. Łowienie o tej porze roku nie ma nic wspólnego z czekaniem i tak zwanym biernym łowieniem, wpatrywaniem się w nieruchomy spławik. Żeby rybę skusić do brania, musimy użyć prowokacji. Wyobraźmy sobie sytuację, która w tej chwili powstała na łowisku. Rzuciliśmy 6 kulek ziemi wymieszanej z Jokersem. Dno zostało usiane kilkuset tysiącami sztuk pojedynczych Jokersów. Jak spowodować, żeby ryba akurat wzięła tego naszego jednego robaczka, który jest na haczyku, ochotkę? Żeby skutecznie łowić ryby o tej porze roku, należy zastosować metody prowokacji. Wywodzi się ona stąd, że znana wędkarska prawda mówi,
iż ryby najlepiej reagują na przynętę ruszającą się w wodzie. Ruch prowokuje ryby do brania. Dlatego będziemy próbowali skusić rybę do pochwycenia naszej ochotki na haczyku poprzez odpowiednie przesuwanie i podnoszenie spławika. W przypadku, kiedy ryby bardzo agresywnie żerują i pływają, przepraszam, rybę mam. Oto i płoteczka. Łowienie rozpoczynamy od założenia ochotki na haczyk. Pierwszą kardynalną zasadą, o której mówiliśmy, było, że bez jokersa nie ma łowienia. Jest jeszcze druga zasada, która jest równie ważna i która decyduje o naszym sukcesie. Nazywa się ona: bez ochotki nie ma łowienia. Żeby złowić jakiekolwiek ryby karpiowate o tej porze roku, musimy mieć na haczyku ochotkę. Żadne białe robaki, pinki czy inne dżdżownice nie zdadzą o tej porze roku egzaminu. Dwie niezbędne reguły, żeby osiągnąć sukces w zimowym połowie ryb karpiowatych na kanale i na wodach innych też, to jokers podany z ziemią i ochotka na odpowiednio dobranym haczyku. Ale dlaczego ochotka jest najlepszą przynętą o tej porze roku? Dlatego, że jest to jedyny naturalny pokarm o tej porze roku. Nie ma już żadnych owadów, nie ma powodzi, przyboru wody, które by dżdżownice wymywały z brzegów. W tej chwili ryby karpiowate pobierają już tylko larwy ochotkowate. Poprzez obniżenie temperatury wody zostały spowolnione przemiany materii u ryb i ryby te żerują bardzo słabo i są bardzo delikatne brania. Dlatego też ochotka jest jedynym skutecznym atraktorem dla ryb o tej porze roku. Wpuszczamy zestaw do wody, dopinamy top do reszty wędki i delikatnie wyprowadzamy zestaw w okolice punktu nęcenia. Wiemy, że przy nęceniu nęciliśmy na szczytówkę, więc trzeba spowodować, aby spławik znalazł się w okolicach szczytówki. Uzyskujemy to poprzez podniesienie wędki do góry i wpuszczenie spławika. Wtedy mamy gwarancję, że siła grawitacji zrobi za nas całą robotę. Spławik w tej chwili znajduje się dokładnie w miejscu nęcenia i w miejscu szczytówki. Po ustawieniu się pionowym zestawu rozpoczynamy delikatną prowokację poprzez przeciągnięcie spławika o 20 cm w lewo i puszczenie. Ten ruch już powinien spowodować zainteresowanie ryb przynętą, o ile w danej chwili ryby w pobliżu haczyka się znajdują. Jak widzimy, spowodowało to efekt oczekiwany. Mamy branie, dokonujemy zacięcia, bardzo delikatnie zacinamy, gdyż używamy bardzo ostrych haczyków. I delikatnie holujemy. Pamiętamy, że mamy bardzo cienką żyłeczkę i delikatnie holujemy wszystkie ryby. Ponieważ jest to płotka o masie około 6 gram, możemy ją śmiało podnieść do góry. Przy większych rybach należy użyć podbieraka. Tak więc rozróżniamy dwa rodzaje prowokacji. Prowokacja pozioma, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli przesuwanie zestawu w lewo lub w prawo, lub też to, co w tej chwili pokazuję, prowokacja w pionie. Jest to delikatne podnoszenie całego zestawu ponad lustro wody na wysokość około 20-30 cm. Delikatne i delikatne upuszczenie. Powoduje to, że przynęta jakby znowu lądowała do wody. Jest to dla ryb bardzo atrakcyjne, szczególnie w zimowych porach roku, kiedy większość ryb, takich jak okonie, płotki, czasami reagują tylko na przynęty unoszące się w płaszczyznach pionowych, a nie poziomych. Wędkarz musi spróbować obydwu rodzajów prowokacji, żeby zobaczyć, na które danego dnia ryba lepiej reaguje. Zasada jest taka, że po wprowadzeniu zestawu w łowisko oczekujemy od 5 do 10 sekund na branie. Jeżeli brania nie ma, rozpoczynamy prowokację. Ostrzegam przed donęcaniem. Można sobie tym większą krzywdę zrobić, niż poprawić łowienie.
Dopóki występują brania, absolutnie nie należy donęcać. Ryby są bardzo płochliwe, szczególnie teraz, kiedy woda jest czysta i zimna. I o ile mamy brania, doradzam nie donęcać. W momencie, kiedy brania zaczną ustawać, można donęcić kilkoma kulkami wielkości orzecha włoskiego, oczywiście naszej ziemi z jokersem. Mamy rybę. Czy zdarza się, Jarku, tak, że ryba porwie zestaw? Oczywiście, ale musi być wtedy bardzo dużą rybą. Ryby poławiane tą techniką przy odpowiednio grubszej żyłce, oczywiście nie da się złowić 3-4 kilogramowej ryby przy użyciu przyponu o 600 mm. Ale na zawodach wędkarskich bardzo często łowi się leszcze 2-2,5 kilogramowe, używając przyponu o grubości 0,08 mm. Czyli teoretycznie na bardzo cienkie żyłki łowi się bardzo duże ryby. Największą rybą złowioną na zawodach był bodajże amur 6,5-kilowy w Krakowie pod klasztorem w Tyńcu. Wierzę, ale nie zdecydowanie. Może to kobieta? Tak więc udowodniliśmy, że możemy w grudniu i w listopadzie. Skutecznie ryby można łowić o każdej porze roku. Listopad, grudzień, a ręczę, że styczeń i luty też nie są wyjątkami. A teraz pokazalibyśmy, na jaki sprzęt możemy łowić te ryby. Wiemy już, co należy wrzucić do wody, jak to przygotować, co założyć na haczyk. Wypadałoby powiedzieć parę słów o sprzęcie, czyli o wędkach, spławikach, żyłkach i haczykach. Wiemy już, na co możemy łowić, co wrzucić do wody. Powiedz, Jarku, co możemy powiedzieć o sprzęcie? Sprzęt dzieli się na dwie kategorie znaczeniowe. Pierwsza część znaczenia sprzęt to są wędki, które użyjemy do łowienia. Druga część to zestawy. Zacznijmy od sprzętu. Ponieważ łowiliśmy ryby techniką skróconego zestawu, niezbędna nam będzie wędka typu nakładanego, która popularnie nazywa się laską lub tyczką. I są to wędki, które wyglądają właśnie tak. Jeżeli wchodzimy do sklepu i stoją takie rury, które nie wiadomo, co w sobie kryją, to są to właśnie wędki wyczynowe, wędki nasadowe lub też popularne nakładki. Wędka taka jest zapakowana w ten sposób, że każdy kolejny element wchodzi w środek poprzedniego i w takim to opakowaniu są sprzedawane. Zazwyczaj na wędce jest napisane, jaka firma wyprodukowała wędkę, jak się wędka nazywa i co nas najbardziej interesuje, jaka jest długość tej wędki. Przeważnie nazwa wędki w dopełnieniu zawiera długość wędki w metrach. Tu mamy na przykład wędkę o długości 11,5 metra. Tu mamy wędkę 11-metrową, tu jest przykład wędki o długości 9,5 metra i tu widzimy, wędka ma 11 metrów długości. Oczywiście tyczki dzielą się przede wszystkim na klasy według ceny i jakości, która zależy od materiałów, z których dana wędka została wykonana. Im droższa wędka, tym ona jest na pewno lżejsza, sztywniejsza, ale bardziej podatna na złamanie. Dlatego początkującym wędkarzom nie radzimy porywać się od razu na najdroższe wędki, których ceny idą w dziesiątki tysięcy złotych, gdyż przeważnie pożytek z takiej wędki będą mieli niewielki i prawdopodobnie doprowadzą szybko do złamania takiej wędki. A żeby skutecznie łowić ryby, wcale nie trzeba dysponować sprzętem o bardzo dużej wartości. Pokażę na przykład wędkę, która podejrzewam, że będzie przebojem w tym roku. Jest to najnowszy model wędki wyczynowej. To może, Jarku, teraz opowiedziałbyś nam również o elementach zestawu. Zestaw wędkarski składa się z podstawowych elementów takich jak spławik, żyłka, ołów i haczyk. Należy tylko te elementy odpowiednio umieścić na żyłce
i możemy wtedy przy użyciu takich właśnie wędek rozpocząć łowienie ryb. Spławiki do połowów ryb karpiowatych, takich jak płocie, leszcze, krąpie, na kanałach i stojących wodach wyglądają w dość charakterystyczny sposób. Rozróżniamy dwa rodzaje kształtu korpusu spławika do połowu ryb karpiowatych metodą skróconego zestawu. Pierwszy kształt to jest wydłużona świeczka, drugi odwrócona kropelka. Oba te spławiki mają swoje wady i swoje zalety. Generalnie zasadą przyjętą przez wędkarzy wyczynowych jest to, że spławiki kroplowate używamy przy większych uciągach. Wtedy, kiedy należy zestaw przytrzymać z prądem, aby nie był wystawiany poza wodę. W naszym przypadku takie spławiki odpadają, bo łowimy na kanale żerańskim, który jest łowiskiem bardzo spokojnym i woda albo na nim stoi, albo płynie bardzo powoli. Wtedy zalecamy spławiki o takim kształcie. Oczywiście spławiki takie będą się różniły gramaturą. Tutaj mamy dla porównania spławik o wyporności 0,4 g, a to jest spławik jednogramowy. Różnica jest, jak widać, bardzo duża. Przy takich warunkach, w jakich dzisiaj wędkowaliśmy, polecane są w zasadzie tylko dwie gramatury spławika. 0,4 i 0,7. Załóżmy, że to jest nasz spławik 0,4, a to jest zestaw, który dzisiaj używaliśmy, 0,7. Różnica jest niewielka, ale jest. A żeby prawidłowo wędkować w takich warunkach, z jakimi mieliśmy do czynienia dzisiaj, wystarczą te dwa zestawy. Zestawy takie przechowuje się na odpowiednich zwijadełkach i są zawsze gotowe do użytku. Po zakończonym łowieniu zwijamy je z powrotem do takiej postaci i przechowujemy je w odpowiednich szkatułkach, które tak właśnie wyglądają. Po zrobieniu zestawu umieszczamy je na swoim miejscu i zawsze z niego możemy skorzystać. A teraz przystąpimy do montażu i wyważania zestawu. Ponieważ wędkowaliśmy zestawem 0,7 i szło nam to nieźle. W przypadku, gdyby ryby naprawdę słabo brały, należałoby użyć takiego spławika. Pokażemy, jak się taki spławik wyważa, jak się taki zestaw montuje i jak się go przechowuje. Do prawidłowego zamontowania tego zestawu będziemy potrzebowali żyłki głównej, żyłki przyponowej, śrutu, miękkiego śrutu ołowianego i haczyków. Oczywiście do obcinania żyłki użyjemy nożyczek. Tak przygotowany zestaw będzie nam służył w czasie wielu wypraw wędkarskich. Rozpoczniemy od wyjęcia żyłki z opakowania fabrycznego. Jest to opakowanie hermetyczne, które powoduje, że żyłka zachowuje bardzo długo swoją trwałość poprzez to, tu jest nawet napisane Hermetic Protection. Powoduje to, że powietrze nie ma dostępu do żyłki i żyłka zachowuje swoją trwałość przez kilka lat. Do montażu zestawu głównego użyjemy w tym przypadku żyłki o średnicy 0,11 mm. Jest to moim zdaniem górna granica, jakiej przekraczać się nie powinno. Rozumiem, że niektórzy wędkarze są przyzwyczajeni do żyłek o wiele grubszych, ale proszę mi uwierzyć, łowienie na grubsze żyłki powoduje czasami całkowity zanik brań. Tak więc granicą nieprzekraczalną dla średnicy żyłki głównej jest moim zdaniem 0,11 mm. Jest to już bardzo mocna żyłka, pozwala wyholować naprawdę duże ryby, a jednocześnie daje nam jako taką gwarancję, że zestaw będzie się zachowywał w wodzie naturalnie. Oczywiście mówisz o zestawach skróconych. Tak. Mówimy cały czas o łowieniu techniką skróconego zestawu. Nazwa taka wzięła się stąd,
że wędka, którą się posługujemy, ma przeważnie długość 9, 11, a czasami nawet 15 metrów, a zestaw jest zazwyczaj bardzo krótki. Długość zestawu zależy tylko i wyłącznie od głębokości łowiska. Jeżeli woda w łowisku nie przekracza 2 metrów, długość zestawu będzie osiągał przeważnie 3, 3,5 metra. Jeżeli jest głębsza woda, no to odpowiednio będzie ten zestaw dłuższy, ale zawsze zestaw ten jest krótszy niż długość całego kija. Dlatego technika taka nazywa się techniką skróconego zestawu. Dlatego też po każdym manewrze z rybą czy z zestawem należy odpiąć topa, o którym już mówiliśmy, że top ma zawsze taką długość, jaką długość ma zestaw, którego w danej chwili używamy do łowienia. Stąd się wzięła nazwa techniki skróconego zestawu. Mamy spławik założony na żyłkę główną. Cały czas pamiętajmy o tym, aby ta żyłka była na szpuli, gdyż o długości zestawu zadecydujemy w ostatnim momencie tworzenia zestawu. W tej chwili zawiążemy pętelkę na końcu żyłki i obetniemy koniec. Ważne jest, żeby ten koniec obciąć jak najbliżej supełka. Zawsze różnego rodzaju takie frędzelki przeszkadzają w łowieniu, powodują, że się plącze o nie zestaw, haczyk, a czasami nawet cały zestaw ze spławikiem. Czy łóżko pętelki powinno być jak najmniejsze? Teoretycznie powinno być jak najmniejsze. Nie przeprowadzono badań o wpływie wielkości pętelki na skuteczność brań ryb, ale wiadomo, że co mniejsze, to jest mniej widoczne. No, myślę, że tej wielkości pętelka jest taką średnio polecaną. Zaczynamy montaż śrucin. Jedno słowo o śrucinach. Nie każde śruciny nadają się do prawidłowego montażu zestawu. Podstawową wadą większości śrucin dostępnych na rynku jest to, że są twarde i mają ostre brzegi. Taka śrucina zaciśnięta na żyłce nie daje się już później przesuwać. Jest to, że tak powiem, śrucina jednorazowa. W przypadku łowienia ryb spokojnego żeru, szczególnie w zimnych porach roku, musimy mieć możliwość manewru przesuwania ołowiu po żyłce. Jest to uwarunkowane różnymi przyczynami, o których za chwilę powiemy. Tak więc nie można podać reguły, jaką należy się kupować, jaką należy się kierować przy kupnie ołowiu. Zawsze należy poradzić się sprzedawcy, który powinien wiedzieć, który ołów jest miękki, który twardy, który się da przesuwać po żyłce, który nie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze możemy przeprowadzić próbę i w obecności sprzedawcy wziąć kawałek żyłki, zacisnąć jedną śrucinę i spróbować ją przesunąć. Jeżeli zaciśniemy śrucinę ołowianą na żyłce o średnicy 0,08 mm i spróbujemy ją przesunąć i żyłka będzie w stanie nieposkręcanym, znaczy się, że śrut jest dobry. Przy złym śrucie taka żyłka zostanie natychmiast zerwana przez wadliwy śrut. A czym zaciskamy śrucinę? Jest to specjalne urządzenie, które służy zarówno do zaciskania śrucin, jak i zdejmowania. W przypadku montażu tak małych spławików zawsze liczymy się z koniecznością zdjęcia jakiejś śruciny z żyłki. Ponieważ śruciny, którymi będziemy wyważać zestaw, są naprawdę bardzo mikroskopijne, tylko przy użyciu takiego sprzętu możemy takie śruciny zdjąć z powrotem z żyłki. Zaraz po zmontowaniu zestawu pokażemy, jak takie śruciny się zdejmuje z żyłek. Montaż zestawu zaczynamy zawsze od zamontowania przy pętelce tak zwanej śruciny sygnalizacyjnej. Jest to najmniejsza śrucina, jaką możemy dostać na rynku. W naszym przypadku jest to takie maleństwo, które właśnie założę na żyłkę. Jest to pierwsza śrucina, patrząc od strony haczyka, która jest zaciskana na żyłce. Musi być ona jak najmniejsza, dlatego jak sama nazwa wskazuje, jest to śrucina sygnalizacyjna, która decyduje o tym, jak czuły będzie cały zestaw i jak nam pokaże brania. Oprócz tej śruciny dalej musimy zrobić przynajmniej 10-centymetrową przerwę
i zaczynamy montować kolejne śruciny, które już nie muszą być tak małe jak śrucina sygnalizacyjna. Po co montujemy w ogóle śrucinę sygnalizacyjną? W przypadku, kiedy mamy całe to obciążenie umieszczone punktowo, tak jak to było na początku, jak widzisz, śruciny te doskonale się przesuwają po żyłce. Żyłka jest niezniszczona, nieposkręcana, w idealnym stanie. Jest to pozycja wyjściowa zestawu do rozpoczęcia łowienia. W momencie, kiedy tutaj mamy przypon z haczykiem, ryba podpływa i bierze przynętę, próbuje odpłynąć. Jedyny ciężar, który ona wtedy czuje, to jest ciężar tej śruciny sygnalizacyjnej. Jeszcze żyłka nie ciągnie głównego skupienia śrucin za sobą. W tym momencie, kiedy ta śrucina sygnalizacyjna zostaje niejako odciążona, odciąża nam zestaw, spławik już sygnalizuje nam początek brania. Dlatego ta śrucina nazywa się śruciną sygnalizacyjną. Każde podniesienie lub przesunięcie tej śruciny powoduje drgnięcie lub przytopienie spławika, a ryba nie czuje oporu obciążenia głównego. Czasami zdarza się tak, że ryby biorą właśnie wyjątkowo delikatnie i wtedy próbują w ten sposób przesuwać zestaw, że nie podnoszą i nie odpływają w poziomie, a ciągną go skośnie. I wtedy właśnie rozrzucenie śrucin na żyłce głównej może nam pomóc mieć pełniejsze brania. Powiedz, Jarku, czym się kierujemy przy zakupie haczyków i w jaki sposób powinniśmy przechowywać te haczyki tak, aby one nam się nie zniszczyły? Najważniejsze dwa parametry haczyka, którymi należy się kierować przy zakupie, to jest po pierwsze rozmiar haczyka, czyli jego wielkość, po drugie jego ostrość. Jeżeli chodzi o ostrość, każdy z nas powinien sam sprawdzić, na ile haczyk jest ostry. Wiadomo, że im ostrzejszy haczyk, tym lepszy, bo łatwiej przebije przynętę i łatwiej wbije się rybie w pyszczek i łatwiej ją będzie utrzymywał w zestawie. Jeżeli chodzi o wielkość haczyka, zawsze wielkość haczyka dobieramy do wielkości przynęty. Zawiążemy teraz ten haczyk w sposób bezstresowy. Robimy pętelkę na żyłce i wkładamy łopatkę haczyka pod węzeł. Teraz lewą ręką bierzemy haczyk za łuk kolankowy tak, aby jednocześnie złapać żyłkę. Następnie okręcamy żyłką trzonek haczyka 4-5-krotnie. Następną czynnością jest ściągnięcie węzła do łopatki i obcięcie błędnego kawałka żyłki. Mamy gotowy przypon z haczykiem. Oczywiście pamiętamy o obcięciu zbędnych kawałków żyłki, które tylko nam będą przeszkadzały. Dołączymy go teraz do zestawu. Na końcu zestawu i na końcu przypony mamy pętelki. Oto mamy gotowy, wyważony zestaw do łowienia ryb karpiowatych w kanale o zimowej porze. To w jaki sposób możemy zamocować te zestawy do wędki i gdzie to wszystko możemy kupić? Zestawy tego rodzaju przy technice skróconego zestawu wymagają, aby wędka, która jest zakupiona w sklepie lub od kolegi, była uzbrojona w amortyzator gumowy. Nowe wędki takiego amortyzatora nie posiadają, gdyż zamontowanie takiego amortyzatora wymaga odpowiedniego przycięcia szczytówki, które każdy robi indywidualnie. Jeżeli mamy jakiekolwiek kłopoty z montażem takiego amortyzatora i łącznika amortyzatora z żyłką, należy się udać do sklepu, gdzie obsługa będzie mogła nam pomóc. Na pewno
tego rodzaju wędki i wszystkie akcesoria niezbędne do odpowiedniego wędkowania możemy dostać w kilku specjalistycznych sklepach w Warszawie. Jednym z nich jest sklep Super Wędki w Supersamie na ulicy Puławskiej. Drugi dobry sklep to sklep Rapa bezpośrednio nad kanałem Żerańskim. Wiem, że w obu tych sklepach można bez problemu kupić i żywą ochotkę, zamówić jokersa, ziemię oraz nabyć niezbędne akcesoria do połowu. Dodatkowym atutem sklepu przy ulicy Puławskiej jest to, że obsługa tego sklepu to zawodnicy z kadry okręgu i ludzie, którzy naprawdę wiedzą, jak te zestawy się montuje, jakie wędki są niezbędne i tam wszystkich dobrych rad nam udzielą. Dzięki radom Jarka dowiedzieliśmy się, że sezon wędkarski trwa cały rok. Zarówno w listopadzie, jak i w grudniu możemy śmiało łowić ryby spokojnego żeru. Być może odkładanie wędek do pokrowca już w październiku jest grubym błędem. W następnym odcinku zaprosimy Państwa na Zalew Zegrzyński, abyście mogli Państwo razem z nami pooglądać połowy sandaczy. A do ryb spokojnego żeru wrócimy w innych odcinkach.